Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać takiego konika. Miałem tam zapytanie jakieś na forum, jak zrobić taką przynętę. Ona jest bajecznie prosta, tylko troszkę pracochłonna, bo musimy sobie przygotować odpowiednio pianki, wyciąć tułów, nóżki i tak dalej. Co będzie nam do tego potrzebne? Najzwyklejsze klocki z pianki. Nie żaden tam jakiś materiał z napisem fly tying i tak dalej, który kosztuje krocie. Zwykła pianka. Cienka, tutaj mam dwójkę. Super glue. Silileksy. Zamiast tej pianki może być też Bobby Eyes. To już zależy od tego, jak tam Wam będzie lepiej się wykonywało, z którego materiału. Potrzebny będzie też przyrząd do przeszpilania. Można używać tych muszkarskich, ale ja wolę te, bo po prostu są cieńsze. No i wiadomo, nożyczki i nożyk do wycinania tułowi. Zacznijmy może od pianki. To jest zwykłe z klocków. Musimy sobie wyciąć wstępnie jakiś kształt tego naszego konika. Wycinamy sobie pasek. No i tu mam dwa. Ok. Wycinamy sobie taki pasek. No, udało się. Tu jest ta część karbowana. Tu ją ścinamy. I teraz przystępujemy do wycinania takiego wstępnego tego kształtu konika. Czyli mniej więcej ustalamy, jakiej on ma być długości. Dajmy tak na haczyk 8. No to jest gdzieś taki odcinek. Obcinamy. I powiedzmy, że to będzie widok z góry na tego konika. Dla mnie ciutek jest jeszcze to za grube. Więc troszkę jeszcze obetniemy. Okay. I tu już mamy ten widok z góry. Teraz wycinamy dalej kształt tego konika. Spójrzcie, nie obcinamy tego całkiem do stożka. Tak teraz. Tylko zostawiamy tutaj troszeczkę tego miejsca, żeby powstała nam później główka. Tak, mniej więcej. To będzie wyglądało. No powiedzmy, że jest ok. I teraz nożyczkami będziemy wstępnie modelowali tułów. Sobie nożyczek nie przygotowałem, ale już mam. I z grubsza nadajemy kształt temu konikowi. Obcinamy tutaj, żeby to troszkę zaokrąglić. Tutaj nie ma co dbać o jakieś tam super szczegóły. To nie będzie rybom przeszkadzało. Troszeczkę tutaj główkę pościnamy.
Tutaj górę też możemy delikatnie. No i mamy taki wstępny kształt tego konia. I co teraz robimy? Przez środek tej pianki musimy zrobić nacięcie, w które będziemy wkładali haczyk. Staramy się to zrobić w miarę tak symetrycznie, żeby to było przez środek. No mi tutaj tak średnio wyszło, bo telefon, którym nagrywam, mi tutaj zasłania. I jest. Tak to mniej więcej ma wyglądać. Ok. Tu jest to takie, wiecie, no obcięliśmy to, są takie kształty jakieś nieregularne, jakieś tam kanciaste. Zniwelujemy to zapalniczką, ale to ma być takie liźnięcie tylko płomienia. Tylko liznąć i nic więcej. Pokażę wam, jak to zrobić. Troszkę liznąć i tak jakby zatrzeć palcami i już to takie bardziej jest okrągłe. Górę tutaj też trochę ten ogon pocienić, główka. No i to mamy tak wstępnie przygotowany ten korpus. A teraz pokażę, jak to wykonać z Bobby Ice'a. Tak jak poprzednio. Mniej więcej odmierzamy, jakiej wielkości on ma być, ten konik nasz przyszły. Odcinamy taki kawałek. No i robimy sobie kształt. Zostawiamy tutaj też kawałek tej części, której nie będziemy obcinali, gdzie tutaj będzie główka. Ścinamy. Spójrzcie, już jest. I teraz nożyczkami nadajemy kształt reszcie. Tak mniej więcej. Robimy nacięcie. Okej. Wyszło super. Teraz znowu zapalniczka. Zobaczcie, super kształt. Moim zdaniem o wiele prościej i szybciej wykonuje się takie kształtki do bobików, przepraszam, do koników z Bobby Ice'ów. Ok, mamy korpus. Teraz czas na nogi. Nogi, jak wcześniej wspomniałem, wycinamy z pianki dwójki. Ja używam do tego zakrzywionych nożyczek, z którymi robiłem wcześniej filmik do mis. I wycinamy. Oj, tak.
i wycinamy sobie nogę. Jedna noga, spójrzcie. I takie zakrzywione nożyczki od razu nadają nam taki fajny kształt. A teraz będzie druga noga. I mamy jedną nóżkę i drugą nóżkę. Odcinamy. Mamy nogi. Teraz potrzebna będzie nam igła. Tą igłą robimy tutaj dziurkę. Tak nie na samym końcu, bo przez to będziemy przeszpilali sililaksy. A tu musi zostać troszeczkę materiału, żeby się to trzymało. Przebijamy jedną nogę. Przebijamy drugą nogę. No i mamy. Teraz bierzemy sobie sililaksy. Wycinamy jeden pasek. Z tego paska dwa jakieś kawałki, takie większe niż zamierzamy zrobić te nóżki. Później będziemy resztę docinali, jak będziemy wykonywali muchę. I teraz co? Przyrząd do przewlekania. Nitki przez oczko. Igły. I będziemy sobie przeszpilali tą nogę piankową sililaksem. Wkładamy. Tak, kawałeczek. Przeciągamy. Jest. Spójrzcie. I noga jest gotowa. Praktycznie, bo jeszcze tu musimy skleić. Przeszpilamy drugą. OK. I teraz co? Super glue. Ja nanoszę sobie tego kleju troszkę. O, tu już się trochę rozlało tego. Nanoszę trochę tego kleju na igłę. I igłą będę klej aplikował. Ciutek tego kleju i tą nóżkę troszeczkę podciągamy, żeby ta część gumki z klejem weszła nam do pianki. Wtedy to będzie idealnie ustalone. I tak samo z drugą nogą. OK. Ciuteczek. I czekamy, aż to wszystko zasknie. I to jest pierwszy etap wykonywania konika. W drugiej części pokażę już, jak będziemy tą muchę wiązali. To mamy zrobione już komponenty, podzespoły pod naszego konika. Teraz bierzemy się za jego wykonanie. Najpierw mocujemy haikwimadle. Owijamy cały trzonek haczyka nicią. To jest bardzo ważna rzecz, bo ten trzonek będzie posmarowany klejem. A na to wszystko będziemy nakładali nasz już gotowy tłowik. OK.
finisher, węzeł. I teraz smarujemy klejem typu superglue. Na przykład no ja takiego używam. Czerwona kapryka. O kurde, za dużo trochę, ale zaraz to ściągniemy igłą. Mamy to. Czonek musi być posmarowany cały, nie tylko z góry, ale też po bokach. Sobie igłę przeczyszczę. No i coś, ostrość mi się gubi. Okej. I teraz bierzemy tłowik. Wcześniej przygotowane. I słuchajcie, klej typu superglue w połączeniu z pianką taką, to jest wulkanizacja. Momentalnie skleja i spaja materiał. Czyli żeby zrobić to dobrze, musimy ten tłowik sobie rozchylić, to nacięcie, i teraz zakładamy i zaciskamy. I teraz pozostaje nam to trzymać tam na parę sekund. Oczywiście nie będzie to ustalone teraz tak jak powinno, bo taki tłowik powinien sobie troszeczkę postać, poleżakować, niech to wszystko się zespoli dokładnie, ale na powiedzmy czas pokazania, jak się wykonuje tą muchę, pomijamy to. Teraz sprawdzimy dół. No widzicie, dół nawet też się fajnie skleił, chociaż jeszcze ja bym tutaj dał minimalnie tego kleju. Widać tutaj szparkę, jest to troszkę niedoklejone, a więc dołożymy ciuteczek. To nie zaszkodzi. I znowu na iglę. Wprowadzić musimy troszkę. Ciutek, żeby się to tylko skleiło. Jest ok. Trzymamy. I już się prawie skleiło. Teraz bierzemy nić wiodącą. Ja tutaj użyłem nici 8.0 oliwkowej. I owijamy tą nić w miejscu, gdzie będziemy chcieli zamocować nóżki tego konika naszego. Oj. Kilka zwojów. To i tak, pamiętajcie, wszystko będzie sklejone. Bierzemy sobie jedną nóżkę i mocujemy do korpusu. Ja to robię tak, że gdzieś tam pod takim kątem, no tak jak tam konik mniej więcej to wygląda. Tak jak koniki mają nóżki. Mocujemy 1, 2, 3. Ok. Poprawiamy troszkę. Jest. Bierzemy drugą nogę. I mocujemy ją z drugiej strony. Sprawdzamy, czy to będzie w miarę równo. No ok. Tak by to miało wyglądać. Mocujemy raz, dwa, oj. Raz, dwa, trzy, cztery. O, widzicie, tutaj mi nic zjechała troszkę. Podatne.
ustalamy jeszcze kilkoma nawijami nici. Bierzemy finisher, robimy węzeł końcowy. Ok. Teraz będziemy mocowali drugie nóżki. I mniej więcej w tym miejscu, żeby taki odcinek został nam na tą główkę. Znowu owijamy nić, tak jak poprzednio. Odcinamy resztę. Bierzemy z Fibrilexa. Ja sobie tu wytnę kawałek teraz. I robimy nóżki przednie. Oj, wyjechały. Tak mniej więcej i nie za ciasnymi zwojami. Bo jeżeli to naciśniemy bardziej, to te nogi zmienią kąt. Nie będą tak, tylko będą tak. A tego no, my raczej nie chcemy, lepiej, żeby to tak było. Te nóżki mocujemy za długie, bo później dopiero będziemy obcinali na taką długość, jaka nas będzie interesowała. I mocujemy teraz z drugiej strony. Robimy węzeł końcowy. I jesteśmy teraz prawie na finiszu. Pozostaje nam obciąć silexy. Najpierw te złączamy tak mniej więcej, żeby wiedzieć, jaką długość powinny mieć te nóżki. No i resztę obcinamy. I takim sposobem i z jednej i z drugiej strony mamy równy odcinek silexa. Tak samo robimy z nóżkami przednimi. Te mają być ciutek krótsze. Te przednie. Od tych. O. I tak to wygląda. Mniej więcej. Teraz pozostaje nam odcięcie tej pianki, która nam tu pozostała, z jednej i z drugiej strony. No i moi drodzy, znowu super glue musi wkroczyć do akcji. Sobie odkręcę i nałożę troszkę na igłę. Bo to musi być wszystko sklejone. Dajemy kropelkę tutaj, tutaj. Na nóżki, bardzo ważne te. To jest przymocowane tylko kilkoma zwojami, bo więcej nie trzeba. Nawet gdybyśmy dali tych zwojów 10, to i tak to nic. Więcej nam nie da, no niestety, to jest przymocowane tylko do tej pianki. A najlepsze utrwalenie połączenia na przykład tych nóżek z pianką jest ich zaklejenie. I to samo robimy z silexami z przodu. I troszkę tutaj po węzłach, żebyśmy mieli pewność, że później całość gdzieś się nam nie rozleci. No i prawdę mówiąc, to by było wszystko, ale jeszcze go tam
tego konika możemy jakoś pomalować. Ja użyję tylko czarnego markera. Zrobimy na tych nóżkach jakiś taki ślad. Tak jak u konika. Tak mniej więcej. Jedna nóżka, druga nóżka. Okej. Zrobimy mu jeszcze oczy. Jedno. Drugie. I dodamy troszeczkę kropek na tłowie. Tak, w miarę symetrycznie. Ja to tak maluję. I tutaj taki szlaczek. No i moi drodzy, tak wygląda naprawdę prosty, mega prosty konik, którym będziemy łowili ryby. Nie jest to mucha do gablotki. To jest mucha do tego, żebyśmy ryby łowili. To się ma podobać rybie, nie nam. Ale jeszcze pokażę wam jeden patent. O te nóżki, które tutaj są, one odstają. A powinny być raczej bliżej tułowia. Tak jakby. Czyli je tutaj doklejamy. Szybko. Ciutek kleju tu. Ciutek kleju tu. I dociskamy. Czekamy chwilę. No i już to lepiej wygląda. Tak wygląda konik. Nie jest trudny. Może jest troszeczkę pracochłonny, ale polecam zrobić każdemu. W pudełku to dużo miejsca nie zajmie, ale będziemy mieli pewność, że jesteśmy przygotowani na taki moment, że pstrągi będą właśnie żerowały na konikach, żukach. Klenie też się chętnie skuszą na taką przynętę, jazie. No i tyle. Jeżeli filmik wam się podobał, to proszę o łapkę, proszę o subskrypcję, będziecie powiadamiani o kolejnych filmikach na kanale. Dzięki, pozdrawiam, cześć.